W związku z tym jesteście świadkami na ziemi polskiej od kwartału odchodzący do lamusa, rządzący Polską z partii PO, wprowadzają jedno za drugim prawo diabelskie i drakońskie. Wczoraj wprowadzili kolejne. Równość we wszystkich dewiacjach. Przypominam słowa Pana Jezusa, ci co głosowali na nich, wina i kara spada również na was. Dlatego przed Bogiem odpowiecie za poburzone struktury człowiecze waszych dzieci, młodzieży. Pan Bóg wam to wszystko na konto policzy. Wybraliście ich, więc te ostatnie ustawy, pamiętacie, przestrzegałem was, że był sygnał dany z Unii Europejskiej. Polska jest jedynym zapóźnionym krajem w Unii, która nie ma tych praw. Wszystkie w ciągu kwartału wprowadzili. Czyli ziemia polska jest gotowa do rozprawy z Kościołem. Również do rozprawy z Bogiem. Wszystko już jest tak perfektnie przygotowane, że moi drodzy, nie piśniecie za kilka lat. Przygotujcie się na getta. Odosobne miejsca, paragraf ten, punkt ten, to, tamto. Jest tylko problem, jeszcze wprowadzą swoich prokuratorów i sędziów. Tak jak to zrobili komuniści po wojnie. W setki tysięcy ludzi będzie na ziemi polskiej zgodnie z prawem wymordowanych. A później zrobią grubą kreskę. Będą mówili o okrągłym stole. Śpiewali Solidarność i pokazywali tym znakiem, jesteśmy tam, czyli ci, którzy karty rozdają. A my naiwni, słuchając, zapatrzeni w media, w tych wszystkich, którzy cudownie żonglują ideami prawa, znowu popadniemy jeszcze w kolejną większą niewolę. Wreszcie na koniec, pole pełne ścieżek, zakurzone, ogołocone, to ludzie tego świata, egoiści. Wygoda stanowi dla nich prawo. Przyjemność jest ich celem. Nie trudzić się, spać, śmiać się, jeść. Matka Boża w La Salette powiedziała, przyjdzie czas, kiedy społeczność będzie zapatrzona tylko w przyjemność i w zabawy. Przypowieść o siewcy, skąd tak się dzieje? Dlaczego tak jest? Posłuchajmy, jak to u Marii Waltorty Pan Jezus wyjaśnia. Niewiele będę komentował, przeczytał, bo to jest przepięknie. O tych chwastach, o tych drodze, o skale Pan Jezus mówi. Posłuchajcie teraz ducha przypowieści. Mamy cztery rodzaje pól. Urodzajne, zarośnięte cierniami, pokryte kamieniami i pełne ścieżek. Tak samo mamy cztery rodzaje duchów. Są duchy szlachetne, duchy o dobrej woli, przygotowane na swą pracę i dobrą pracą apostoła, prawdziwego apostoła. Istnieją bowiem tacy, którzy noszą to imię, lecz nie posiadają ducha apostolskiego. Ci są groźniejsi, groźniejszymi zabójcami dla kształtującej się woli niż ptaki, ciernie i kamienie. Jeśli kapłan nie ma w sobie ducha apostolskiego, równy jest Hitlerowi i Stalinowi. Zrobi więcej krzywdy niż wszystkie zorganizowane inne instytucje. Wprowadzają taki zamęt swym nieprzejednaniem, pośpiechem, naganami, groźbami, że na zawsze oddalają od Boga. Są inni, którzy przeciwnie, przez stałe podlewanie łagodnością, nie na miejscu, sprawiają, że nasienie gnije w zbyt wilgotnej ziemi. Zawsze wam pokazywałem, moja mamusia chciała mieć ze mnie Andrzeja Łopatę. Delikatny, uśmiechnięty, nigdy nie zbrudzony, bo laluś pola nie miał, nie robił, dziewczynkami się interesował, więc naczynie wymył i był wzorem dla nas. A my utrudzeni, krowy, gnój, robota, pole, jeszcze ognista natura, jeszcze piłkę zagraj, jeszcze do oazy leć. No i zawsze było.
Wy byście chcieli księdza Piotra łagodnego. Dzieci, zgnilibyście. Powtarzam, zgnilibyście. Pozostańmy jednak, mówi Pan, przy prawdziwych apostołach, które są czystymi zwierciadłami Boga. Są oni ojcowscy, miłosierni, cierpliwi i równocześnie silni, jak ich Pan. Duchy przygotowane przez nich oraz przez wysiłek własnej woli podobne są do pól urodzajnych, pozbawionych kamieni, cierni, wolnych od chwastów i żywicy. Bez kapłana o walorach ojcowskich, miłosiernych, cierpliwych i równie silnych jak Pan nie podołacie. To oni was doprowadzą na żyzne pola, że wydacie stoplotny kron, 60-krotny lub 30-krotny. Czy są tacy pośród idących za mną? Oczywiście. I oni będą świętymi. Należą do nich osoby z wszystkich klas, wszystkich krain. Są także poganie i nawet oni wydadzą plon stokrotny dzięki swej dobrej woli, jedynie dzięki niej albo też dzięki niej oraz woli apostoła lub ucznia, który mi ich przygotuje. Ci, co pozostaną dobrzy, bez prowadzenia apostoła, poganie, zaczną edukację wieczną od czyśćca, by poznać Pana Jezusa. Pola pełne cierni to takie, na których niedbalstwo pozwoliło przeniknąć ciernistej plątaninie własnych spraw, które tłumią dobre ziarno. Czy to sprawy codzienne, które dzieje, słyszeliście w Ewangelii. Trzeba zawsze się pilnować, zawsze, zawsze. Nigdy nie można powiedzieć, och, już jestem uformowany, obsiany, będę spokojny, bo wydam plon nasz dziwieczny. Pan Jezus przestrzega, walka pomiędzy dobrem a złem jest stała. Kto się nie ma na baczności, przegra. Szatan, przypominam, tak jak i Bóg, nigdy nie śpi. Oto pola pełne kamieni. Ileż ich jest w Izraelu? To ci, którzy należą do synów praw. Ile ich jest w Polsce? Uwierzyli w dąsaństwo, posłuszeństwo. Posłuszeństwu prawu, które jest kłamstwem, które krzywdzi. Nie ma w nich jedynego kamienia świadectwa. Nie ma w nich kamienia prawa. Jest kamienisty grunt utworzony z małych, nędznych ludzkich praw, ustanowiony przed ludzi. Dzieci, wy nie wiecie, co to jest demokracja i co to jest państwo prawa. Jeśli wprowadzi drakońskie prawa,
czarno. Rozumiałem tak, bo tak płytko, taki rozumiecie, Gniotek czy Burok Górski patrzył na te wydarzenia, a Pan daje to całkowicie jeszcze inne przestrzenie. A teraz biorę Was do Boga Ojca. Jeśli ktoś pamięta tę aklamację, którą śpiewałem w zeszłym roku z Wami tutaj, z tabletku małego puszczałem, Agatka tą melodię zna, już ją znalazła, wiedzieliśmy to, zanudzimy to Bogu Ojcu, ta melodia. Ojcze, Abba, 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 Ojcze. Jesteśmy przy zagadnieniu, gdzie Bóg formuje duszę i pokazuje potęgę zaufania. Trzeba wszystko powierzyć w los ręce Boga Ojca. Wczoraj mówiłem do Was, zostaw swoje uczucia, lęki, obawy, idź. Ufność zakłada, że wszelka obawa, lęk w obronie własnej, w obranie właściwej drogi znika. Dziś Bóg dalej mówi, chcę, abyś zdała się we wszystkim na mnie. I tylko na mnie. Nie ufaj temu, że musisz nieustannie kontrolować Twoje kroki. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne w tej naszej bitwie. Nie ufaj temu, że musisz nieustannie kontrolować Twoje kroki. To kłamstwo formacyjne pokolenia już od 20 lat młodych ludzi. Weź los w swoje ręce. Myślisz, że dogonisz wszystko? Dzieci, dziś tysiące haseł, tysiące spraw. Wysłuchałem każdą osobę. Przeszedłem przez prokuraturę po kolei, cierpliwie dzieci. Już o godzinie 5 nie mogłem słuchać. Pani się rozumie? A gdziekolwiek nie wyjdziesz, człowiek. To nie mam, tylko pokazuję i daję z siebie wszystko. Nie da rady. Uwierzcie, choćbym był latał, miał turbo dołożone swoje ciało, super skrzydła. Dzieci, świat i ludzkość dołoży tyle rzeczy, że dziś się spóźniłem pół godziny, żeby się wypionować, bo bym się tu przewrócił. Żeby zacząć się modlić, żeby mi myśli zeszły pod krzyż. Dzieci, to po tej jednym spotkaniu ja powinienem leżeć 3 godziny, żeby przyjść do siebie, a tu przychodzisz na bazę, tu, cały czas, tak jak na okręcie silnik. Dlatego nie uwierzcie w to, że potraficie sami wziąć los dzieci w swoje ręce. Najczystsze kłamstwo. Wyorają cię, zniszczą cię, a później w bezradności swojej zostajesz. Ufaj temu, że musisz nieustannie wpatrywać się w moje oblicze. Co to znaczy? Że musisz się ciągle do Boga uciekać. Nie możesz Go stracić z horyzontu. W każdym wydarzeniu wprowadzę Go. Dzisiaj omawiałem bardzo ważną sprawę na przyszłość, dzieci. Jest. Do Ducha Świętego mam 4 ludzi w sobie. Zaczynamy modlitwę. Przywołanie Boga Ojca. Matki Boże, dzieci. Jest. Dzisiaj wielokrotnie Pan wpatrywałem się w oblicze Boga. Dzieci, wewnętrznie jestem totalnie spokojny. Tylko sił fizycznych niewiele. Bo tego się nie da zregenerować. Ducha da się. Ciała nie da się zregenerować w ciągu 5 minut. Ducha da się. Wczoraj Wam mówiłem, kto mi przypomnie,
czym potrafimy ducha w ciągu 5 minut regenerować, że jest sposób. Kto pamięta wczorajszą moją uwagę dydaktyczną i wiarę? Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nade mną. Ogarniają mnie nerwy, brak mi cierpliwości, przychodzi pokusa, różna, cielesna, internet, telewizję, a nie chcę tego, a wiem, że jestem słaby, bo każda zwierzę, przychodzi moment, że jesteśmy bezradni. Więc się zachowujemy tak, byśmy byli ciele martwiane. Wtedy wołać, serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nade mną. Pan Jezus mówi wtedy, kiedy Ty mnie wewnętrznie przywołujesz, ja się otwieram na Ciebie, ja się staję Twoją cierpliwością i ja Ci daję tę cnotę. Musisz słuchać mojego szeptu w Twojej duszy. Ja mówię. Mówię cały czas. Ja czuwam. Nie bój się. Zaopiekuję się Tobą. Kocham Cię bardziej niż samego siebie. Dzieci, ilu dziś miałem życzliwych ludzi na mojej drodze, poczynając od pani prokurator, wszystkich. Dzieci, to jest nieprawdopodobne, dzieci. Po raz pierwszy mnie nie przepuścili przez młyny. Kapujecie? Ale to wszystko zrobi Pan Jezus. Zaopiekuję się Tobą. Kocham Cię bardziej, mówi Bóg Ojciec, niż samego siebie. Powiedz mi, czego Twoja dusza żąda od miłości, a spełnię tę prośbę. Dziś Was pocieszę. Będziemy latali codziennie teraz przez nowennę i oktawę do figury Boga Ojca. Pójdziemy tam. Gadajcie tatowi, czego dusza wasza pragnie. I to róbcie, pokazujcie przez tego kapłana. On to nagadał nam, że możemy tak robić. Nam nie zwalajcie. Nie znasz miejsca, do którego idziesz i nie znasz drogi. Dzieci, ja jestem w tej chwili głupszy niż ustawa przewiduje. Już nawet nie wiem, czego ten Bóg chce. Wiem, że chce zbawienia, ale jaką drogą poprowadzi? I dokąd mi jeszcze każe iść, już kompletnie nie wiem. Nie znasz z drogi, sama więc, licząc na swój wysiłek, nie mogłabyś dojść tam, gdzie na Ciebie czekam. Jest tam ukryta komnata wnętrza mojego serca, w której powiem Ci słowa, którymi poślubiłem Twoją duszę na początku. Dzieci, jak to będzie kokosiano wtedy, jak będziemy w pokorze Boga Ojca przepraszali. Dopóki żyjecie, wszystko to naprawiajcie. Pamiętacie, on dziś Wam kazałem ucałować w rękę swojego Ojca. Bo jak chcesz zrozumieć Boga Ojca w niebie, musisz wszystko pokruszyć. Komu żyje tata, nakazuje, ponawiam tę prośbę. Ucałuj go w rękę. Przytul go do serca. Tak podziękuj. Jeśli nie poustawiasz tych relacji ze swoim Ojcem, tak się będzie trudno poustawiać te relacje z Bogiem Ojcem. Jeśli tata twój nie żyje, to ucałuj obrazek jego, zdjęcie. Jeśli będziesz na cmentarzu, ucałuj jego grób. Nie zrobiłeś tego za życia, nie żałuj. Ucałuj teraz. Bóg to wszystko przyjmie. Dla Boga jest ważne teraz. Tam, czyli w niebie, zjednoczysz się ze mną na sposób, który na zawsze uczyni cię szczęśliwą pełnią szczęścia. Dzieci, jakie to będą radości, kiedy będziemy w niebie. Jest tam komnata wiecznej miłości, którą znam tylko ja. Nigdy nie znalazł do niej drogi i nikogo nigdy nie wezwałem, aby ją odnalazł. Powołałem Cię, abyś otworzyła tę komnatę. Sama jednak nigdy jej nie znajdziesz, choćbyś kierowała się najlepszymi intencjami i naśladowała największych świętych. Jak błędnie nas oceniają, albo my sami,
Gdyby się mi udało osiągnąć luty takiego, a tego świętego, tobie ani się mnie nic nie uda. Musimy zmienić czym prędzej relację do Boga. To musi być relacja dziecka. Tato, wszystko mam od ciebie, ja nic nie umiem. Ty masz szkołę miłości, ty masz szkołę... Dziś to się musi wszystko zmienić. Ta komnata jest znana tylko mi i tylko ja mogę cię do niej zaprowadzić. Jeśli więc złożysz całą troskę na mnie, zaprowadzę cię do niej. Wszystko, co posiadacie, czym się nurtujecie na płaszczyźnie ducha, czym żyjecie duchowo, wszystko dajcie Bogu. Dzieci, o nic się nie troszcie. Głuptaski, przypatrzcie się ptakom powietrznym. Nie sieją, Bóg je zakarmi. Przyglądzi się naszej kaczce na jeziorku, która ucieka od stada, bo znalazła wodę. Czasami jej coś podrzuca jeść. Jak jest głodna, wylatuje na pastwisko, je trawę, szuka. Później znowu do wody wraca. Jak jest mądra, dziś leciała woda z przepływu. Ty to ustawiła dziób, że się woda lała do dziuby. Trzeba było to zobaczyć, co ona robiła pod tą wodą. Skąd ona ma takie mechanizmy zakodowane? Skąd wie, że to jest woda świeża? Dzieci, nie ma żadnej szkoły, żadnego uniwersytetu perfekcyjnie zakodowana przez Boga. A co dopiero my, którzy mamy jeszcze rozum i wolną wolę. I my, dwunożne stworzenia pełne pychy, jeszcze ośmielamy się buntować przeciwko Bogu, co ta cywilizacja, co ci rządzący i duchowi, i świeccy robią z nami. Jeśli nie nawrócicie, będziecie na samym dnie piekła, abyście tam w tej nienawiści byli satysfakcją dla potępionych, że mogą po was chodzić. Bo tam jest tylko taka satysfakcja w tej nienawiści. Podaj mi rękę i zamknij oczy. Dziś jakiś przyjął tu pan, jakiś geodeta, gdzieś miał wielkie dzieła, badania w okolicy, ale słuchał o grzechyni. Przyjechałem samochodem po spotkaniu u prokuratury, dzieci podlatuje, przedstawia się. Mówię mu ciepło o Bogu, a on jest niesłychanie pod wrażeniem miejsca. Przeksiędza te kpiny, te pomówienia, to co o księdzu mówią. Ja dopiero tu zobaczyłem, co się dzieje. On tylko chodził po ogrodzie, nikt z nim nie rozmawiał. To było, ja miałem tylko dwie minuty, bo z jednej akcji do następnej, bo kolejka ludzi, którzy czekają na sprawy do załatwiania. Dzieci, niczego się nie lękajcie. Skoro Bóg rozkazał nam bić cię o zbawienie, co to znaczy? Że błądzące owieczki podeślę. Nam dał tylko wytyczne, róbcie to, to, to. Ja wam co jakiś czas daję komunikat. Ten trafiony. Taki kazus, że się ziemia trzęsie. I Bóg to wszystko kruszy. Podaj rękę, zaufaj mi oczy. Chodź i ufaj. Kiedy opadniesz sił, będę cię nosił. Nie kieruj się swoim rozumem, bo zaprowadzi cię donikąd, sam będąc nicością. Pozwól mi prowadzić się samemu, a ty tylko ufaj, że dam ci to, co ci obiecałem, i że całe twoje życie będzie kroczeniem za rękę z twoim Ojcem. Jaka to jest cudowna świadomość, jeśli wytworzycie w sobie, że masz świadomość, że tu obok ciebie jest Ojciec, że On idzie wszędzie z tobą, do sędziego, do sklepu, do szkoły, na zabawę. Jest przy tobie, przy kuchni. Dzieci, to są przestrzenie nieprawdopodobne. Rozrywajcie swojego ducha. Nie patrzcie w podszepty świata, bo was rozerwie na kawałki. Powyłączajcie telewizory, internety, powyłączajcie gazety, niepotrzebne książki. Nasi praojcowie byli tak szczęśliwi, tak blisko Boga, bo nie miał im kto truć.
i niszczyć, moi drodzy, wnętrza. Czy potrafisz złożyć całą troskę na mnie? Czy wierzysz, że chcę sam dać Ci to miejsce i wielkie zasługi i cnoty potrzebne do Jego osiągnięcia? Zawadź za siebie, mówię, Panie, wierzę, Ty wszystko możesz. Amen.